Słuchajcie, Mordki, to więc tak, dobra, cicho teraz. No więc tak, chciałem przeanalizować jedną rzecz, słuchajcie, co do Górala. Walka była naprawdę easy. Ja od razu wiedziałem, że ten gość po prostu niczego nie umie. To była po prostu śmieszna ta walka. Trafił mnie przypadkiem raz przypadkiem otarł mnie tak naprawdę. W sumie powiedział, że mi zajebał jakoś w ogóle nie wiadomo jak, a otarł mnie tak w sumie, bo nie zdążyłem zablokować go. Dostał kurwa ostro na pizdę, kilka strzałów. Jak dostał jednego mocniejszego, to po prostu padł. Walka trwała ile? Może weź opisz od początku po prostu. Dobra, od początku wszystko opiszę. Słuchajcie, od początku wszystko opiszę, jak wygląda sytuacja, mordy. No więc tak, gość po prostu no, wyzywał mi rodzinę, wyzywał moją matkę, czuł się zbyt kozacko. No to kurwa postanowiłem, że wyjaśnię sprawę. Czekałem, szukałem go na całym PGA, aż w końcu go zobaczyłem, podszedłem do niego, mówię, kurwo, wychodzimy, wyszliśmy przed na PGA, wyszliśmy za kątek, słuchajcie, nikt z moich znajomych się nie wtrącał, biłem się z nim jeden na jeden. Słuchajcie, mordy, Dawid, chodź tutaj. Ile? Jest, zobaczcie, jest. Wszyscy twój głos słyszą, kurwa. Pokaż tego łachudrę Dawida. Zobaczcie, kto to kurwa jest. Siema, wariaty. Zobaczcie, kto to jest. Napisali coś? No pisali o tobie, stary, jest taki spam. To piszcie o mnie. Toś ty masz pizdę pod okiem, moja prawa... No mam pizdę. Nie ma pizdy. Weź się, dobra, nieważne. Mam... Niech będzie już. Słuchajcie, mordeczki. No i sprawa wygląda tak, że... wyszliśmy... Jadwiga. Tak, brak machonka. Słuchajcie, wyszliśmy. Wyszliśmy się tam poklepać troszeczkę. No i generalnie gość, no od razu nim dominowałem, tak? To było widać, słuchajcie, gość no, trafił mi tylko raz, przypadkiem dosłownie raz trafił. Gdy zajebałem mu raz i porządnie, wywrócił się. Słuchajcie, mówił tam w swoim filmiku, że wygrałem tam, bo on przypadkiem coś tam, no pierdoli głupoty. On się raz trafił, tylko słuchajcie, raz. On mówił, że tam nic raz. Nie miał, kurwa, jak on wstał, kurwa, jak on zaczął napierdalać. Wstał, miał cały ryj miał zakrwawiony. Jak mnie wkurwi, jak się będzie dalej taki pierdolił rzeczy, to kurwa wstawię coś, mimo że obiecałem, że nic nie będę wstawiał. Z tej walki, jak mnie wkurwi, to wstawię. Przepraszam, że się tnie, ale niestety jakoś z telefonu jest internet i tak dalej. Słuchajcie, mordeczki. Także gość, kurwa, miał cały ryj, kurwa, zakrwawiony. Tutaj każdy może potwierdzić, kto był. No paszę akurat nie było, był trolek tutaj. Ja się obsrałem Górala. Słuchajcie, dlaczego go, kurwa, jak leżał na ziemi, napierdalałem? Bo skurwysyn, on mówi, że na ziemi, jak ktoś leży, się nie kopie. Matek, kurwa, czyjś też się nie obraża. A ten chuj wyzywał moją matkę i kurwa... No to nie umówiliśmy się. A kolejna sprawa, dlaczego kurwa nie powiedział? Słuchajcie, jak wyszliśmy na tam na zewnątrz, ja tak pierwsze to zrobiłem, to powiedziałem, spytałem się go, czy ma mi coś do powiedzenia. Wprost, masz mi coś do powiedzenia? A on nie trafił oczywiście, no i co, no dostał w pierdol, skurwysyn, ile trwała walka? Minuta 20 sekund. Minuta 20 sekund maksymalnie. A to jest Freddy Krueger. Długo myślałeś nad tym, co powiedzieć. Właśnie przed sekundą wróciliśmy z PGA i odpaliłem od razu live'a, więc jest wszystko spontanicznie. Słuchajcie, no i co mogę wam tylko powiedzieć? No, kozak w necie, pizda w świecie. Czy ma ktoś to nagrane? Możliwe, że jest to nagrane, ale mordy, nie zobaczycie tego wideo, ponieważ... No, chyba, że pierdolić będzie. No nie chcę, żeby... Góral w miarę w chuja nie przywalił, więc tak. Nie będziemy tego dostępnić. Dokładnie, tak? Nie będziemy tego dostępnie powiedziałem, ale słuchajcie, no zaczął mi wkurwać, bo pierdoli trochę farmazony w na tych swoich filmikach, strasznie dużo farmazonów pierdoli, ale no dobra, swoją drogą. W każdym razie dostał w pizdę, tak jak obiecałem, dotrzymałem słowa, najebałem chama zajebanego i... Daj buzi. Należało mu się, naprawdę. Nie wiem, no, a co ty o tym myślisz, mordo, kurwa, bo ty byłeś też przy całej akcji. Akcja była szybka, łatwa i przyjemna. Nie. Tyle, no co. I chciałem też podziękować mojemu fryzjerowi, Sebastianowi, bo to dzięki niemu byłem taki szybki, bo miałem w chuj szybką. Ej, śmieciu Rudy, gdzie jesteś? Chodzę po całym PGA i cię kurwa nie widzę. Lamusie, wiem, że tutaj jesteś. Chodź kurwa na piątą halę. Ej, ziomki, ma ktoś jakieś info, gdzie jest Rudy? Gdziekolwiek, jaka hala, cokolwiek, jakieś wskazówki, gdzieś go ktoś widział? Słuchajcie, podajcie mu info, że ja jestem na hali piątej przy stanowisku paktu. Niech podejdzie, ja sobie zrobię przerwę, wyjdziemy sobie na zewnątrz i załatwimy tą sprawę. Bo ja nie będę latał jak debil go szukał, on pewnie nie wiem, siedzi gdzieś kurwa zbunkrowany w piździe. Także Mordki, prześlijcie mu to info, że kurwa chce się z nim kulturalnie złapać i wyjść na zewnątrz przed PGA. Dobra mordeczki, akcja z Góralem załatwiona. Tak jak obiecałem, spuściłem mu w pierdol. Dzięki wszystkim. O kurwa. Ty, to damy parę info na temat tego, co się wydarzyło. Czekajcie, kurwa.
Dobra, to może tak, bo to będzie krótki stream, nie chce mi się też dużo gadać, ale ten... Dobra, więc tak, może zacznijmy najpierw od tego, jak wygląda sprawa. Generalnie wszystko jest gites. Czekajcie, bo mi czat mi tutaj zasłania, kurwa. Teraz. Dobra, więc generalnie śladów żadnych jakichś tam nie ma. Co my, kurwa, to od bluzy mi zostało. Dobra, generalnie jedynym śladem jest to, czyli tylko tutaj, nie? Mam opuchnięte. To jest tak naprawdę jedyny ślad, nie? To jest jedyny ślad i więcej nie ma. Generalnie wszystko jest spoko. Tutaj delikatnie opuchnięte, ale to jest, nie jest jakoś tam mega, mega napuchnięte. Tam chuj ręczniczek, zimna woda, wiecie o co chodzi. No, a tak generalnie to jestem cały. Jak wyglądała walka? Ludzie pisali na Facebooku, że tam fake konto. Nie, moje główne konto zostało tymczasowo zablokowane. Muszę tam parę rzeczy zrobić, żeby mi odblokowali. I pisałem z drugiego konta, nie? Swojego. Także to nie było fake konto, to jest po pierwsze. Po drugie, gdzie się odbywała walka, bo ludzie mówią, że... ludzie mówią, że tam nikt tego nie widział i tak dalej. Nie, walka była i była uczciwa, tak? Czyli to jeden na jeden, bez żadnych tam... bez żadnego... Znaczy inaczej. Walka nie była na terenie PGA. Walka była poza terenem PGA. Walka była poza terenem PGA. W takim zaułku, tam bez jakichś tam monitoringów i tak dalej, przy ścianach, wiecie o co chodzi. Tam koło garaży było takie miejsce. No to żeśmy tam poszli. Ja byłem sam, a Adrian poszedł, był z 4-5 kolegami. A ja poszedłem sam, także on miał ekipę i tak dalej. I tam oczywiście go wspierali, nie, dawaj, dawaj, kibicowali mu, a ja byłem, mówię, sam. Walka była uczciwa, żeby nie było. Walka była na pewno uczciwa. Nie było tam jakichś przesadnych rzeczy. Bez jakiegoś tam kopania w krocze i innych chuj moich węży. No, także walka była czysta, ale przegrałem tylko z tego powodu, że no chwila nieuwagi. Chwila nieuwagi to była. Jak się walka skończyła? Walka się skończyła tym, że dostałem ciosa tu w ucho, zostałem ogłuszony. Ogłuszył mnie z pięści. Chyba upadłem wtedy. Nikt nie padł do nieprzytomności. To jest pewne, nikt nie padł do nieprzytomności. Ja zostałem ogłuszony, przewróciłem się na ziemię. On podbiegł, zaczął mnie kopać. W momencie, kiedy ja leżałem, zaczął mnie kopać. No, ja tam mówiłem, że stop, bo to wiecie, no... Kurwa, zasada jest taka, że się leżącego nie kopie, dobra? No ale kurwa, no to bez przesady, no już... Wiesz, ja leżę, a on mnie kopie, nie? No to takie, wiecie... Miało być takie zasady do końca, okej, było tam mówione bez kopania w krocze i takie tam, wiecie, chuje mówię. No ale bez przesady, no leżącego się też nie kopie. No ale dobra, chuj, jebać, nieważne. No, także walka była. No i chuj, no i po walce, no kurwa, było, minęło, tak? No jest, no tak jest życie. Jeden wygrywa, drugi przegrywa,